Dziękuję bardzo, pani marszałek. Wysoka Izbo, otóż pozwolę sobie nie zgodzić się ze stanowiskiem pana posła, albowiem chodzi tutaj w pierwszej kolejności o zabezpieczenie praw człowieka i korzystanie najpierw z takich środków przymusu bezpośredniego, które najmniej urągają godności ludzkiej, ale w sytuacji takiej, kiedy osoba nietrzeźwa na przykład posługuje się bronią palną, dopuszczalne jest stosowanie innych środków w pierwszej kolejności i o tym mowa w ustępie 7. Stąd jeszcze raz uprzejmie proszę Wysoką Izbę o nie skreślanie ustępu 7. Dziękuję bardzo.